Witam Was wszystkich w podsumowaniu mojej przemiany i znowu zaczynamy z auta, ponieważ tak jak Wam cały czas staram się tłumaczyć, to jest droga. Nie ma nic od razu, nic nie dzieje się z dnia na dzień, tylko wszystko to jest droga i tą drogę trzeba przejść, przejechać, odbyć po prostu. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że to ta droga jest najpiękniejsza w tym wszystkim. I od razu powiem też, że tak naprawdę najlepiej jest to wszystko opowiadać, jak tą drogę się przejdzie. I to jest właśnie taki paradoks tego wszystkiego, że podczas drogi bardzo mało osób słucha. Podczas tej wędrówki, tak, przemierzania tym wszystkim, bardzo mało osób patrzy na Ciebie, ale za to bardzo dużo osób chce zobaczyć, usłyszeć o tej drodze, jak się już ją pokona. Z poziomu właśnie czy mety, no nie do końca mety, bo zamknięcia pewnego etapu. Ja bym tak do tego podszedł i dlatego właśnie teraz dla Was to robię, całe to podsumowanie. Na tym to zakończę. Okej, więc czas na podsumowanie i przedstawienie Wam tego wszystkiego od A do Z. Czyli wracamy chronologicznie do samego początku. Już wiele razy wspominałem w poprzednich filmach, w poprzednich materiałach, ponieważ jest to trzecia i ostatnia już część mojej przemiany, znaczy historii mojej przemiany, w której powiem Wam, po raz kolejny powtórzę, że zaczynałem od wagi 135 kg i po raz pierwszy dzisiaj widzicie to zdjęcie, bo już o tym wspominałem, ale dzisiaj po raz pierwszy macie, jak wyglądałem ważąc 135 kg. Możecie tu zobaczyć inne zdjęcia, jak w ogóle wyglądałem i się prezentowałem, jaki byłem. Byłem bombą zegarową, która mało kiedy wszyscy się zastanawiali, czy wybuchnie, czy nie. Więc no tak to było. Oczywiście też do tego problemy zdrowotne, więc żeby z tego wyjść, żeby tego nie pogłębiać, przede wszystkim trzeba zacząć się ruszać, a potem trzeba w tym wytrwać. I wcale nie mówię, że dzisiaj oczywiście nie jestem zawodowym sportowcem, nie przygotowuję się do olimpiady, nie startuję na olimpiadzie, robię to sam dla siebie. I tutaj też można podzielić ludzi na tych, którzy robią coś dla siebie, ale mimo wszystko dalej gdzieś tam wszystko trzymają, albo którzy dalej chcą też jakby skorzystać z życia, korzystać z tego, żeby czy powiedzmy napić się alkoholu, jeżeli pozwala im na to zdrowie, oczywiście w jakimś tam umiarze, tak? Czyli nie mówię upijać się do nieprzytomności i tak dalej, ale żeby się napić, żeby zjeść jakiegoś fast fooda, zjeść jakiegoś słodycza. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, tylko wszystko z umiarem. Jeżeli dbamy o to, żeby też się ruszać i żeby spalać to i mamy nakręcony metabolizm, to zupełnie to inaczej wygląda, niż jeżeli siedzimy w domu, nie robimy nic, tylko pogłębiamy swój stan i pogłębiamy swoje problemy zdrowotne, bo tak to wtedy wygląda. Ja na początku miałem problem z tym, żeby zrobić 10 pompek. Miałem problem, żeby zrobić 10 przysiadów. Miałem problem, żeby przebiec kilometr i nie umierać podczas tego biegu i nie robić sobie przerwy na dotlenienie po tym kilometrze. I po raz pierwszy powiem Wam to tu i teraz. Wcześniej tego nie mówiłem. Kiedyś planowałem coś takiego zrobić. Z pewnych względów nie wyszło. Teraz się to udało. Chciałem Wam pokazać, jak to jest, że można być otyłym, można mieć taką masę i można z nim wyjść. I nie jest tylko gadanie trenerów i kogokolwiek, że nie można, że ciągle też słyszałem, a co Ty możesz wiedzieć? A skąd Ty możesz wiedzieć, jak to jest? A skąd Ty możesz wiedzieć, jak ja się czuję? A skąd Ty możesz wiedzieć, jak to jest nie móc zrobić, nie potrafić zrobić tych pompek, nie mieć siły na to? Skąd Ty to możesz wiedzieć? Oczywiście kiedyś oglądałem oglądałem w telewizji, oglądałem taki, był program, w którym w Stanach Zjednoczonych trenerzy próbowali tam przytyć przez tam powiedzmy jakiś okres czasu i potem razem ze swoim podopiecznym zrzucali te kilogramy, aby wrócić do swojej formy. Okej, program był fajny, fajnie to przedstawiał, fajnie, że się w ogóle ktoś tego podjął, jednak nie obrazował on tego w 100%, ponieważ w krótkim czasie przytycie dla sportowca, dla trenera, który jest cały czas w formie, zachowuje też pamięć mięśniową, czyli ten metabolizm jest nakręcony, mimo to, że on przytyje, to tak jak kulturyści, oni potrafią przytyć 20-30 kg, potem zrzucić, znowu przytyć, znowu zrzucić
jak ma się to do człowieka, który ma problemy zdrowotne? Właśnie nijak. Stąd z tyłu głowy cały czas miałem, aby doprowadzić się do takiego stanu, żeby stać się właśnie taką osobą, żeby tą swoją pamięć mięśniową jak najbardziej upośledzić. Żeby to trwało nie tylko kilka tygodni, a kilka miesięcy, a nawet lat. Pomysł oczywiście w trakcie sam się stworzył, tak? Ja chciałem kilka miesięcy, wyszło wiele dłużej, z wielu różnych przyczyn. I jak już do tego doszło, to stwierdziłem, że fajnie będzie z tego wyjść. I wiecie co? I nie potrafiłem. Bo co próbowałem ćwiczyć, to ten ból, ta niemoc jakby demotywowało mnie. Odechciewało mi się, zniechęcało mnie to. I dopiero te problemy zdrowotne, czyli też ten punkt zwrotny, gdzie człowiek nie może spać w nocy, gdzie ma zgag, gdzie go pali wszystko, gdzie mu się chce wymiotować, jak on na śnie jest i nie może przez to spać, gdzie ma problem z wejściem po schodach, gdzie mu przeszkadza brzuch, żeby zawiązać buta, gdzie nie mieści się we własne ciuchy, gdzie ogranicza go cokolwiek, gdzie ubierając kurtkę, ona pęka w szwach. Wiecie, to akurat dobra, to było zabawne, ale gdzie jadąc autem człowiek ma problem, żeby, nie wiem, prowadzić normalnie, mówić cokolwiek, bo jest problem, bo nie można na tyle, na pewno nie byłem w stanie rok temu tak długo mówić i wypowiadać się, wysławiać, żeby się nie jąkać, nie brać oddechu, ponieważ nie mogłem wziąć takiego oddechu, nie miałem takiego obszerności w tym wszystkim, tak? Więc to powinno być czynnikiem dla wszystkich, że warto się zastanowić, bo nikt nie powiedział, że nie będziecie potem mogli wrócić do tego, czy jeść tego, co lubicie. Może w mniejszej formie, bo na pewno nie jem już w takich ilościach jak kiedyś. Zmniejszyłem te porcje, ale jem pizzę, jem jakieś inne fast foody, jeżeli mam na to ochotę, nie jem tego codziennie. Jem słodycze, tylko nie w formie 4 tabliczek czekolady, a powiedzmy wafelka, tak? No czasami powiedzmy mam dzień, że zjem całą czekoladę, ale to jest raz na jakiś czas. I oczywiście to jest też pokryte tym, że wtedy sobie odpuszczam inny jakiś tam posiłek i to jest tak zwany cheat meal, żebyśmy tak to nazwali. Tak, i nazywam to cheat mealem, ponieważ zastępuję. Wtedy wliczam sobie wartości, to wiem, że to nie jest zdrowe jedzenie, wiem, że to teraz masa ludzi, masa hejterów zacznie mówić, to nie jest cheat meal, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy dostarczali jakąś tam ilość kalorii i nie robili nadwyżki, bo to nas przede wszystkim zabija. To nie chodzi o to, że ja mam zjeść to, co mam zjeść, a potem tak sobie zrobię nadwyżkę tymi słodyczami czy czymkolwiek. Więc tak było. I choć niedługo zobaczycie materiał, jak teraz wygląda mój trening w miejscu, w którym zaczynałem, bo nie zaczynałem na normalnej siłowni, tylko na siłowni plenerowej, to powiem wam, że mój trening był podzielony na 3 dni treningowe w skali tygodnia. No 3 do 4, bo miałem gdzieś w komórce taki worek, który po prostu sobie wisiał, w którego można było bić, boksować, więc sobie robiłem taki trening bokserski, aby sobie uderzać. Robiłem trening właśnie siłowy. Różnie go robiłem. To nie jest tak, że jak teraz, że mam jakiś tam podzielony ten trening, tylko po prostu chciałem wykonywać jakieś ćwiczenia i tam ćwiczyłem sobie nogi, a tak to potem całą resztę, całą górę i różnie ten trening mnie zajmował czasowo. Oczywiście było mega ciężko, więc te powtórzenia były też po jeden, po dwa, potem przerwa, znowu jeden, dwa, były mega przerywane. No i trzeci trening to był taki crossfitowy pod sztuki walki, pod boks, czyli trochę własnym ciałem, trochę miałem hantel 3-kilowy, kupiłem hantel 3-kilowy i ketla 8-kilowego. I to było to, że ja robiłem tym trening. Oczywiście wykonałem tam jakieś też ciosy, walkę z cieniem i doprowadziłem do tego, że miałem te 3 razy w tygodniu trening, 4 ten boksowanie, jak można tak to nazwać, plus jakieś biegi. Oczywiście biegi były w trakcie tych treningów, czyli kilometr przed w formie rozgrzewki i czasami kilometr po takim treningu, jak miałem siły. To było wszystko. Taki tryb treningowy zacząłem od kwietnia i tak zacząłem ćwiczyć kwiecień, maj, czerwiec, lipiec w sierpniu też. Od września dopiero zacząłem to, co już możecie zobaczyć na kanale w innym materiale, czyli
tutaj była przemiana, już zacząłem chodzić na siłownię. Tam w międzyczasie zacząłem boks, bodajże od lipca zacząłem już trenować boks też pod okiem trenera. Zacząłem chodzić do klubu na normalną salkę, gdzie zacząłem wracać do elementów bokserskich, technik bokserskich i zacząłem już ten trening mieć profesjonalny. Potem sobie robiłem też crossfit tam, dalej siłownię robiłem jednak plenerową i pomału zacząłem się przenosić na siłownię taką do klubu, tak, do gymu, gdzie zacząłem w końcu ćwiczyć na sztandze, na hantlach i zacząłem robić sobie tutaj tą przemianę, którą już widzieliście na filmiku, czyli mocny trening 5 razy w tygodniu plus aeroby po każdym treningu. To już się zaczął hardcore, ale do tego się przygotowywałem wcześniej ponad pół roku. To skończyłem miałem skończyć w grudniu, skończyłem początkiem stycznia. Cały rok byłem na ujemnym bilansie kalorycznym. Cały rok. Oczywiście były dni, w których odpuszczałem. Oczywiście były dni, gdzie napiłem się, powiedzmy, piwa, gdzie napiłem się drinka dla resetu, bo to jest potrzebne, ponieważ wyjście z takiego gdzieś tutaj obżarstwa, z tego wszystkiego, co miałem, z tego, jak wyglądałem, z takiego, kurde, brakuje mi teraz słowa, to nie jest prosta droga i tu trzeba cały czas było mieć ujemny bilans kaloryczny i teoretycznie ten ujemny bilans kaloryczny powinienem jeszcze pociągnąć dalej, ale w międzyczasie uruchamia nam się to, że też chcemy zwiększyć ciężary, chcemy też zacząć robić jednak tą siłę, bo uwierzcie mi całkowicie ego odeszło. Nie miałem w ogóle problemów z ego. Kilka lat wstecz miałem problemy z ego. Chciałem wyciskać jak najwięcej, co to ja nie jestem, wiecie, urka, burka, miś, podwórka. Teraz w treningu, w którym robiłem już na siłowni, ja naprawdę nie brałem dużych ciężarów, bo tutaj powiedzmy na barki, nie wiem, 20 kilo, czy tam do 30, początkowo, nawet mniej. Na klatkę wyciskałem 50 kilo, bo więcej już było za ciężko dla mnie. Oczywiście to jest też forma treningu, gdzie to były super serie, podwójne serie, czy tam tri serie, czy serie łączone. I to wszystko miało na to wpływ, nie szukam wymówki, bo dalej jakby to mnie nie rusza, że takim moim ciężarem robiłem, bo przygotowałem też organizm na to, żeby też go nie zajechać. I to nie było bodźca siłowego, bo nie o to chodziło w tym treningu. Ja bodziec siłowy uruchamiam teraz w 2020, więc przede wszystkim rok ujemnego bilansu kalorycznego powoduje to, że musiałem czasami, choć głowa i tak mi nie pozwalała, troszkę zwiększyć kalorie, troszkę zjeść coś innego niż te jedzenie, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć zdrowe, nie dietetyczne, zdrowe. Bo też miałem wyjazdy, gdzieś nie zawsze się dało zjeść zdrowo, więc logiczne, jadłem inaczej. Wtedy nie patrzyłem też, co i jak starałem się ograniczać, żeby ciągle gdzieś czuć ten głód i nie zawsze udawało mi się. Znaczy, praktycznie nigdy w ciągu roku nie udało mi się zjeść jakiegoś, zrobić takiego cheat day'a, żeby mieć nadwyżkę kaloryczną, tylko zazwyczaj robiłem nadwyżkę w postaci 300-400 kalorii więcej, a na drugi dzień znowu schodziłem i mi to wystarczało tak naprawdę i nie miałem z tym problemów. Resetowało mi to głowę. Jak trzeba było zjeść słodycza, wliczałem go w kalorykę, troszeczkę mi to gdzieś to podbijało, albo byłem wtedy na równi, ale zamieniłem sobie jakiś posiłek, też mi to wystarczało. Tak naprawdę dopiero święta Bożego Narodzenia, czyli już rok czasu prawie, od kiedy byłem na bilansie kalorycznym, zjadłem w pierwszy, w drugi dzień świąt po 4000 kalorii. Chyba w pierwszy dzień 4000, w drugi dzień podbiłem do 4500 kalorii. To były dwa dni w tamtym roku, gdzie zjadłem taką ilość. Cały rok starałem się być na bilansie do 2500 w maksie, nawet koło 2000 starałem się czasami trzymać. Wszystko zależy było od dnia. I dopiero w styczniu organizm już dało się o sobie znać. To było zbyt długo. Tym bardziej, że w tym momencie go zaczęło wariować, bo chciałem już robić siłę i brać coraz większe ciężary na przysiad, na martwy ciąg, na klatkę. W każdym ćwiczeniu chciałem już brać coraz większe ciężary, więc sam sobie udowodniłem to też, że się nie da, bo podszedłem pod jakąś, chciałem podejść pod życiówkę na ujemnym bilansie kalorycznym.
gdzie zaznaczę, ja po raz pierwszy w swoim życiu, nie liczę, tam kiedyś już przebiegłem w górach około 20 km, ale nie był to półmaraton. Po raz pierwszy w życiu przebiegłem dwukrotnie na ujemnym bilansie kalorycznym półmaraton. Pierwszy raz pokonałem go we wrześniu, czyli byłem ledwo, to było jeszcze przed tym, jak zacząłem chodzić tak na siłowni, przed tym moim całym cyklem. Więc zrobiłem pierwszy w życiu półmaraton, drugi zrobiłem w styczniu tego roku już, też na ujemnym bilansie kalorycznym i w dodatku po górach, w śniegu. Więc mam w ciągu roku czasu mam póki co dwa półmaratony. Mega się z tego cieszę, jaram, tylko to, jak ja potem to, jak mój organizm wracał, czy moja regeneracja po tym, jest naprawdę hardcore. Po pierwsze, nie jesteś naładowany węglami i nie ładujesz tych węgli, żeby doszło też do konkretnej regeneracji. Przed tym nie jesteś nabity węglami, bo ty jesteś na ujemnym bilansie kalorycznym, więc to jest hardcore. Głowa zaczęła wariować. Niestety odchorowałem to, że od stycznia do lutego, gdzie oficjalnie zakończyłem po 13 miesiącach tą przemianę, bo już zacząłem inaczej jeść, żeby się regenerować, bo nie byłem w stanie funkcjonować normalnie. To też głowa już nie funkcjonowała tak jak trzeba, mięśnie tak nie funkcjonowały, łapały mnie już przeziębienia, bo już byłem osłabiony, więc w tym miesiącu czasu ostatnim, w tym 13 miesiącu, jedzenie wyglądało różnie, bo ja już miałem ochotę wejść na troszkę większą kalorykę i zmienić to, co jem. Organizm już się zaadaptował do treningu, więc też musiałem zmienić trening. A dodatkowo też chciałem, żeby on się zregenerował, a jeszcze chciałem dobić do tej równej stówy. Tak, dzisiaj waży stówę. Tak właśnie teraz jest, tak wyglądam na tej stówie. To jest zdjęcie pod stówę robione. No, dzisiaj już ważę więcej, ale tak wyglądałem, robiąc to zdjęcie, jak zrobiłem tą stówę, po której momentalnie zmieniłem już odżywianie, zmieniłem dietę. Musiałem się zresetować, więc jadłem fast foody, słodycze i tak dalej. Zmieniłem trening, aerobę odpuściłem. Naprawdę w tym roku mam mega małą ilość aerobów. I w dniu kręcenia tego filmu, czyli dzisiaj, ważę 103 kg. Więc 3 kg tylko mi odbiło do góry. I szczerze, ja się jakoś teraz mocno nie angażuję w to, czyli nie liczę za bardzo kalorii, jem na co mam ochotę. Staram się patrzeć to, żeby utrzymywać jednak, nie obżerać się. Staram się patrzeć, co jem. Staram się patrzeć na to, żeby to białko było wysoko jednak. No i nie kręcę tych aerobów, więc jestem mega zadowolony, że i tak to się jakoś tam utrzymuje. Bo jak tylko podbiję i te aeroby zacznę podkręcać i ten trening też zacznę podkręcać, bo nie jest on na jakichś mega wysokich obrotach i nie jest jeszcze rozpisany pod siłowy trening czy pod masę, ponieważ musiałem trochę się skupić na pracy. Później wyszło tak, jak wyszło, że obecnie, jak już chciałem zacząć, to mamy taką sytuację w Polsce, że nie mogę ćwiczyć regularnie i siłownie są pozamykane, dlatego nie mogę wejść na ten tryb masowy czy siłowy, tak jakbym chciał. Na razie ćwiczę tak, aby utrzymać formę, więc cieszę się z tego, co jest, bo wiem, że to jeszcze zejdzie i będą tylko bardzo dobre efekty w tym 2020 dla mnie roku. Mówię skrótowo 2020, tak? Więc tym bardziej, że jeszcze chcę, może się uda podkręcić jakieś wyniki biegowe, bo skoro na deficycie zrobiłem dwa razy półmaraton, w tym raz po górach, to co będzie, jeżeli ja się do tego przygotuję, czyli mój bilans kaloryczny będzie na takim zapotrzebowaniu, jakie powinienem dostarczać, to oczywiście da mi nową masę mięśniową, nowy wygląd, wypełnienie, więcej siły do treningu, więcej siły do biegania, więcej siły do treningów bokserskich, do crossfitu, do maczu, którymi się zajarałem i które też będę kontynuował. Więc sądzę, że tak jak mówiłem, dlatego zaczynałem i w tej przemianie, i dzisiaj ten filmik od drogi, bo dla wielu z Was jest fajne to, że pokazuję tą drogę i to jakby gratulujecie mi, że udało mi się rzucić te 35 kg, że fajnie wyglądam, że mnie nie poznajecie, że rzeczywiście wzięłem się za siebie itp. itd. A ja jaram się tą zaplanowaną drogą na 2020. Jaram się tym, bo wiem, co jestem w stanie osiągnąć, robiąc te pewne zmiany i tak dalej. Więc dziękuję Wam wszystkim za to,
ale ja już widzicie, ten etap zamknąłem. Ja jaram się tym, co mnie czeka. Ja jaram się tym, co będzie. Ja jaram się tym, że jak za rok będę nagrywał taki film, może go szybciej będę nagrywał, bo może początkiem roku, a może już w grudniu, jakie będą efekty i co wam pokażę i co wam opowiem, co się działo w międzyczasie, bo oczywiście będziecie widzieli tą drogę, ale też fajnie potem będzie to skondensować w całości. Plusem będzie to, że teraz będzie więcej filmów, bo nie byłem gotowy wcześniej na to, żeby to wszystko nagrywać, a teraz będą filmy też z treningów, będą filmy na temat co jem, jak jem i też to zobaczycie. Ja już mam dwa filmy na temat treningu i trzeci się będzie kręcił, bo właśnie nie na temat filmu, na temat jedzenia, bo właśnie coś sobie testuję i trwa to już 3 tygodnie a propos jedzenia, a o tym już wkrótce. Więc jak jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to zapraszam Cię do tego w tym momencie, żebyś był na bieżąco i żebyś śledził moją drogę przez YouTube'a, bo tu będzie wszystko. Tyle ode mnie. Dzięki, cześć.